Tak, myślę sobie, że człowiek, który ma dużo, dużo pseudonimów, polski Crouch, niedoszły kadrowicz Benhakera, prezydent Twittera, w wolnych chwilach piłkarz Dolkanu Ząbki, można go określać wieloma słowami albo po prostu dwoma. Marcin Krzywicki to w tym tygodniu bohater naszej ankiety. Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym. Gdybym wiedział, że tak urosnę, to pewnie grałbym w siatkówkę, jak moja siostra. Za 15 lat będę, jak panu Smokowskiemu i Tworowskiemu znudzi się prowadzenie Ligi Plus Ekstra, to mogę poprowadzić to z Sonią Śleć. Najmilsza pochwała od trenera. Ostatnio za wiele ich nie było, więc obojętnie jaka by się przydała. Drugą połowę poznałem. Ostatnio na boisku poznaję tylko drugie połowy. Ulubiony piłkarz. Zawsze nim był Thierry Henry. Zawsze chciałem być nim jako młody chłopak. Okazuje się, że teraz bliżej mi do Anim Rumru. No najbardziej denerwuję się, gdy obrońca zabiera mi piłkę. W ekstraklasie nie lubię, że mnie tam nie ma. Najlepszy tancerz. Myślę, że po 12 piwach jestem zatańczyć w stanie wszystko. Nie no, to lepiej wytnijmy. Pieniądze w skarpecie czy inwestycje? Mam takie skarpety, że wiele zmieszczę pieniędzy. Najlepszy, przeciwko któremu grałem. Myślę, że Arkadiusz Głowacki z Wisły Kraków przebiegł się kilka razy po mnie, że do dzisiaj to czuję. Moje marzenie to powrót do ekstraklasy i wywiad z Sonią Śleć. Seks przed czy po meczu? Myślę, że jak mam strzelać bramki, to nawet w trakcie meczu. Samochód, tylko nim jeżdżę, czy pasja, o której mogę mówić godzinami? Nie mam prawa jazdy. Ulubiony dziennikarz? Nie wiem, Smokowski, Twarowski są dziennikarze? Najgłupszy post na Twitterze to był na temat kibiców. Kibiców, którzy wspierają Petera Croucha, a mnie wyzywają przez 90 minut od p***ów, a ja mógłbym mieć ich kobiety w ciągu 30 sekund. W ekstraklasie strzeliłbym. Kiedyś powiedziałem koledze, że trafię do klubu 100. Na razie brakuje mi 99 bramek. Najlepszy zawodnik pierwszej ligi? Krzywicki. Gdzie popełniłem błąd? No właśnie, do tej pory zastanawiam się codziennie wstając rano, bo jeszcze niedawno dzieliłem pokój z Robertem Lewandowskim. On dzisiaj trenuje z Robenem, a ja jestem w Dolkanie.